Dzisiaj poszukamy odpowiedzi na odwieczne pytanie. Stratocaster czy Les Paul? Porównywałem już na tym kanale Epiphona do Gibsona Les Paul, Gibsona Les Paul Tribute do Gibsona Les Paul Custom, ale w końcu nadszedł czas na kategorię wagi ciężkiej, czyli Les Paul kontra Stratocaster. A tak zupełnie na poważnie, to porównanie może być przydatne dla kogoś, kto właśnie zastanawia się nad kupnem gitary i zastanawia się pomiędzy tymi dwoma modelami. Więc postaram się pokazać najważniejsze różnice i podobieństwa. Zaczynamy. Weźmy na pierwszy ogień mojego Stratocastera. Od razu powiem wam, że nie jest to klasyczny Strat typu Fender, ale w sumie niewiele się od niego różni, więc na przykładzie właśnie tej gitary opowiem wam trochę o modelu Stratocaster. Jest to gitara firmy Godin, tak mi się wydaje, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, czyli kanadyjsko-amerykańskie wiosło, rocznik 2009, model sprzed oficjalnej produkcji. Kupiłem tą gitarę jakoś ponad 7 lat temu za 1800 zł, kiedy ona wtedy chodziła po ponad 4000, więc całkiem niezły deal. Gitara w kolorze trans krem, więc pod odpowiednie światło wydaje się troszeczkę mienić na różowo. Prawie cała gitara zrobiona jest z klonu. Mamy klonowe body z topolowymi skrzydłami, klonowy gryf i klonową podstrunnicę. Gryf jest wkręcany tak zwaną metodą bolt-on, tak jak w klasycznym Stratocasterze. Mamy 22 progi typu medium jumbo. Klasyczne, jak mi się zdaje, dla Stratocastera menzurę 25,5 cala. Za to radius gryfu, czyli jego zakrzywienie w tym godzinie to jest 12 cali, a w klasycznym stracie dochodzi do 9,5, czyli można powiedzieć, że moja gitara jest bardziej płaska tutaj na gryfie. Natomiast sam kształt gryfu to jest takie płaskie C. Mostek typu tremolo, u mnie zablokowany, bo nie podobało mi się, że ta gitara po prostu nie trzymała stroju, kiedy ruszałem wajchą. Mamy klasycznie, jak w stracie od Fendera, trzy przetworniki typu single, jeden klasycznie zakrzywiony i mamy pięciopozycyjny przełącznik, czyli mamy do tego przetwornika i do tego przetwornika oraz pozycje pomiędzy nimi, które są tak zwane rozfazowane. Ja osobiście bardzo lubię to brzmienie pomiędzy przystawką mostkową i środkową. Więc te 5 pozycji przełącznika daje nam całkiem niezłą paletę brzmień. Różnice natomiast wobec klasycznego strata to w godzinie mamy tylko jedną gałkę volume, jedną gałkę ton, a w stracie takim od Fendera mamy dwie gałki ton. Natomiast tutaj dodatkowo mamy też taki przełącznik, który Godin opisuje jako High Definition Revoicer Switch. To jest po prostu mid boost, więc jak to włączymy, to mamy taką dopałkę bardzo blisko, bez używania jakichkolwiek dodatkowych efektów, jak potrzebujemy po prostu większego sygnału. Sprawdźmy teraz Les Paula. Tą gitarę pewnie niektórzy z was mieli już okazję widzieć na tym kanale, ale dla nowych widzów szybko ją przedstawię. Jest to Epiphone Les Paul Standard z 2008 roku, made in Korea, ale kupiony w Nowym Jorku za około 800 zł, czyli kolejny niezły deal. Gitara jest cała zrobiona z mahoniu z palisandrową podstronnicą. Gryf jest wklejany i to jest charakterystyczna cecha dla Les Pauli. Menzura jest standardowo trochę krótsza, czyli 24,75 cala. Ale radius gryfu akurat w tym Epiphone, w tym Les Paulu jest taki sam jak w moim stracie, czyli 12 cali, więc całkiem wygodnie się można przestawić pomiędzy tymi dwiema gitarami. Całkiem wygodnie też gra się na niej bendy przez tą krótszą menzurę. Bardzo podobne 22 progi medium jumbo. Mostek Tune-O-Matic. Jak widzicie, ja przekładam struny dookoła mostka, co sprawia, że mam trochę dłuższy sustain i przez mniejsze napięcie troszeczkę łatwiej podciąga się struny. Natomiast jedną z największych różnic pomiędzy Les Paulem i Stratem jest elektronika. W Les Paulach mamy zazwyczaj standardowo dwa humbuckery, czyli podwójne przetworniki i trójpozycyjny przełącznik, więc mamy mostkową pozycję, obydwie i tą gryfową. I może się wydawać, że mamy troszeczkę mniejszą paletę brzmień niż w Stratocasterze, ale w Les Paulu mamy
po jednej gałce volume i ton do każdego przetwornika, więc mamy tak naprawdę możliwość ustawienia sobie dwóch oddzielnych brzmień jednocześnie i przełączanie się za pomocą tego switcha. Zobaczcie, na przykład ustawiamy sobie jakąś dopałkę, jakiś przester na tej mostkowej przystawce. Trochę ją ściszę, trochę też zdejmę tonu i teraz przełączamy się na tą gryfową i zdecydowanie ściszamy ten przetwornik. I w ten sposób mamy czyste brzmienie. A wystarczy, że się przełączymy i już możemy grać jakieś solo czy riff. Całkiem przydatny patent. Kolejna różnica to potencjometry. W Stratocasterze mamy zazwyczaj potencjometry typu 250 kOhmów i przystawki typu single są zazwyczaj jaśniejsze, więc gdy ściszamy takim potencjometrem, to po prostu mamy odcięcie górnych częstotliwości. Natomiast w Les Paulu mamy zazwyczaj potencjometry typu 500 kOhmów, a te przystawki nie są już takie jasne i nie mamy tego odcięcia góry, gdy ściszamy. To, o czym warto jeszcze wspomnieć, to różnica w układzie stroików na główce. W Les Paulu mamy notorycznie niestrojącą strunę G, poza tym sam układ i napięcie w tym miejscu na główce sprawia, że często te główki po prostu pękają przy jakichś uszkodzeniach, ale za to na Les Paulach z krótszą mędzurą jest łatwiej podciągać struny. Te same bendy na stracie są bardziej wymagające, jeżeli nie powiedzieć, że bolesne. Nadszedł moment, na który pewnie wszyscy czekacie, czyli bezpośrednie porównanie brzmienia tych dwóch gitar. Nagrałem kilka próbek, oczywiście wszystko na moim Voxie, dwa mikrofony jak zwykle, czyli Audix i5 i wstęga M160 Beyer Dynamic. Posłuchajcie sami, jak te dwie gitary wypadają naprzeciw siebie.
Jeżeli miałbym wybrać pomiędzy tymi dwoma gitarami, to byłaby raczej ciężka decyzja, bo jak mam nadzieję słyszeliście, obydwa brzmią naprawdę spoko, ale tak naprawdę każdy z nich służy do czegoś innego, więc myślę, że najlepszym rozwiązaniem jest mieć po prostu obydwie te gitary, bo one się po prostu dobrze uzupełniają. Ale oczywiście pytanie pozostawiam otwarte. Les Paul czy Strat? Dajcie znać pod spodem koniecznie, który model wolicie i dlaczego, i czy podobał wam się ten film, a jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę i suba i pokażcie ten film swoim znajomym, bo to naprawdę pomaga rozwijać mi ten kanał. Tymczasem ja się z wami żegnam, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!